Zrobiłam sobie kawę, która jest zimna. A miałam zrobić taki klimat, wiecie o co chodzi. Mam sobie muzyki na laptopie. Takiej cozy. No teraz nie cozy, teraz są The Weeknd. Ale wcześniej słuchałam takiej cozy playlisty. Zapaliłam też świeczkę, która jest mojej mamy. Świeczką, także jak moja mama to ogląda, to sorry mama, że ci zapaliłam świeczkę na czas filmu. Ale tak, i próbuję się teraz nauczyć angielskiego, ponieważ jutro w piątek, ja nie wiem kto to wymyślił, żeby robić od razu sprawdzian, ale tak, jutro w piątek mam sprawdzian z angielskiego. I ten sprawdzian w ogóle jest z rzeczy, które miałam w czerwcu i z rzeczy, które miałam teraz. Także, no, fajnie. To nie są trudne rzeczy aż tak, także jeśli chodzi o stronę bierną, to nie jest tak źle, ale nie jest najlepiej. Ale zobaczymy. Także tak to wygląda. Ja naprawdę próbuję się wbić w jesienny klimat. Załóżmy, że czuję jesień. Ale taka kawa jest zimna. A to jest Draco. Draco da wam buziaka. Dasz buziaka? Mua. Mojen. Ale nie gryź mnie, kolego, kolego. Mojen. No przybieg, mojenek. Ty nie gryziesz, co nie? A twój brat gryzie strasznie. Mua. Buziaczki dajemy. Buziaczki. Dzisiaj mamy piątek, 23 września i dzisiaj się zaczęła jesień. Z racji, że jestem chora, w sensie już się trochę wyleczyłam, ale wciąż jestem trochę chora, bo nie byłam w szkole w środę i w czwartek, czyli wczoraj i przedwczoraj i dzisiaj. Chciałam już na przykład wczoraj zacząć tego vloga, ale że ja po prostu straciłam głos, nie mogłam nic mówić. I w sumie nic nadzwyczajnego się takiego nie zdarzyło, miałam fajne plany teraz na weekend, ale niestety z racji, że jestem chora, to niestety... dopiero za tydzień, że tak powiem, te plany się odbędą. Także ten weekend po prostu spędzam w domu. Wiecie co, nawet zrobiłam dzisiaj cynamonki. To są już chyba 10 w tym miesiącu. I co, sorry, ale ja wciąż mam taki podchorowany strasznie głos, ale chciałam po prostu zacząć tego vloga, ponieważ uważam, że pierwszy dzień jesieni to jest dobra okazja. Mogę dać wam przepis w opisie, ale od razu mówię, że to nie jest przepis na to. Ja kiedyś robiłam lepsze, tylko że dzisiaj zostało mi ciasto z pizzy. Z ciasta z pizzy dodałam cukier i zawinęłam to w cynamon. I wyszło, ale zobaczymy jak to smakuje. No takie ostrość, takie 2 na 10 mocne. Siedziałam chyba z 2 godziny. Jezu, mam jeszcze kaszel. To są zdjęcia, ale ostrość, halo. O, zdjęcia, które zrobiłam dzisiaj. 1, 2 i 3. I możecie wejść na mojego Instagrama. Tutaj macie mojego Instagrama, możecie wpaść i zobaczyć te zdjęcia i je polubić. Będzie mi bardzo miło. Znowu kaszlę. Nie lubię być chora. Dzisiaj już nie jestem w sumie chora. Strasznie na przykład było w środę rano, jak się obudziłam. Nie mogłam po prostu nawet wyjść do szkoły, bo ja nie potrafiłam mówić. Ja po prostu głosu nie miałam. Jest godzina 18:30 i ja przed chwilą, no nie przed chwilą, z godzinę temu skończyłam robić przymeblowanie w moim pokoju. Tutaj mam teraz toaletkę z moimi rzeczami, tutaj mamy lustro z moją szafką na książki do szkoły, tutaj mamy teraz moje łóżko, a tutaj mamy teraz moje biurko i tu mam zdjęcia. Wcześniej miałam łóżko tutaj,
Wcześniej miałam biurko dosłownie tak przy oknie położone, teraz je tak obróciłam, a wcześniej tutaj była toaletka. Ale teraz mi się to bardziej podoba i mimo, że ja mojego łóżka już nie rozkładam, nie lubię go rozkładać, bo zajmuje dużo miejsca, to sobie teraz zrobiłam trochę miejsca, bo tutaj jest tak dosyć ciasno, ale mi to nie przeszkadza, bo czuję się tak, wiecie, komfortowo. No jest okej. No, także zrobiłam sobie tutaj więcej miejsca i bardzo dobrze, bo teraz będę chciała tutaj gdzieś obok umieścić, w sensie zamiast tej toaletki będę gdzieś tutaj chciała tutaj umieścić półkę na książki, ponieważ potrzebuję półki na książki, bo moje książki wszystkie leżą aktualnie tutaj. No dosłownie już nic się nie mieści, nawet jedna książka musi leżeć tutaj, bo mi się nic nie mieści. Także właśnie myślałam o półce na książki. Na razie jestem bardzo zadowolona z tego, co zrobiłam. Zobaczymy, jak długo się to utrzyma. Pamiętam, że ostatnie przemeblowanie robiłam w marcu. Prawie z 10 miesięcy temu, albo z przesadzam, może z pół roku temu. Zobaczymy, ile to się utrzyma, czy za miesiąc znowu coś zmieni, czy nie. Zrobiłam sobie taką owsiankę czekoladową z jogurtem i z bananem. Chciałam jeszcze położyć czekoladę gorzką, ale jest zjedzona. Nie mam już jej w domu. Nie wiem, kto się zjadł u mnie, ale tak to wygląda. Mam moją zaległą kartkówkę, proszę bardzo, do niej się uczyłam, bo tak jak nie wiem, czy mówiłam, miałam pójść w piątek do szkoły, mimo że byłam chora tylko na kartkówkę, ale jednak nie poszłam, bo było gorzej niż myślałam, ale tak to wygląda. Mam ogólnie krainy geograficzne Polski teraz, no także świetna sprawa. No, także mam jutro to do zrobienia, muszę się tego jeszcze pouczyć, bo tak średnio to mam już, zapomniałam wiele rzeczy i trzeba będzie jutro iść do szkoły, niestety. Jest godzina 21:33. Nie no, średnio umiem. Nie wiem, jeszcze na szczęście się okazało, że jutro w poniedziałek, zazwyczaj właśnie w poniedziałek w sumie miałam w planie, że mam dwa pierwsze polskie. O 8:50 iść do szkoły na dwa polskie. Dobra, ja nie narzekam, może ktoś mieć gorzej, ale dla mnie to jest źle, bo ja strasznie nie lubię tego polskiego, bo jest po prostu nudno. Bardzo lubię moją panią z polskiego, ale no nie cieszę się, żeby siedzieć na dwóch polskich z rana i później jeszcze po tych dwóch polskich mam dwa WF-y. I przez to, że straciłam teraz te dwa polskie, bo zostały odwołane. Teraz zostały odwołane te dwa polskie. W ogóle to było takie szczęście, bo ja tak sobie coś robiłam na telefonie, nagle takie powiadomienie: odwołano język polski, nie? I tak znowu odwołano język polski. Także jutro idę sobie tylko na dwa WF-y i później idę na kolejne lekcje. Czyli jutro zaczynam o 10:50, prawie 11:00. No, także świetnie się zapowiada. To jest jedyne, co mnie dzisiaj jeszcze pocieszyło, więc pomyślałam, że jutro z rana się pouczę. Ale znając życie, to nie będę się jutro z rana uczyć, bo każdy tak mówi i później się tego nie robi. Ale tak, zapowiada się jutro super dzień. Nie, ja wcale nie narzekam, bo ja myślę, że jest naprawdę dobrze. W piątek ten jadę na wycieczkę, także też fajnie. A później jadę na kilkudniową, ponieważ jeszcze jestem w trzeciej klasie liceum i jeszcze nie miałam ani jednej wycieczki kilkudniowej. Ani jednej. Wycieczki kilkudniowej nie miałam od klasy szóstej. Siódma, ósma, pierwsza, druga. Teraz byłby piąty rok bez wycieczki kilkudniowej, ale na szczęście ogarnęliśmy coś i jadę za parę tygodni. W sumie za dwa chyba, albo za trzy. Także fajnie. Będziemy zwiedzać sobie Polskę.